wszystkim! Pamiętacie, jak niedawno robiłam film na temat markerów z Biedronki? Wtedy również, kiedy robiłam zakupy, rzuciły mi się w oczy farby. Nie są to zwykłe farby, tak jak akwarelowe, olejne, plakatowe, akrylowe itd. A tak jak widzicie właśnie po tytule, są to farby piankowe. Więc musiałam się skusić, aby sprawdzić razem z Wami, jak będą działały. Więc zapraszam Was teraz do dalszej części filmu. Mamy tu 12 różnych kolorów po 18 ml. Producent Kajet pisze nam, że są one do tworzenia rysunków, elementów ozdobnych i dekoracji DIY, do malowania na papierze, tworzywie sztucznym, metalu i tym podobne. Tak to wygląda. Zestaw farb piankowych. I z tyłu również są jakieś informacje. Zestaw zawiera 12 kolorów farb po 18 ml, przeznaczony do malowania na papierze, tworzywie sztucznym, metalu i tym podobne. Należy pozostawić rysunek na 30 minut w celu wyschnięcia lub wysuszyć w odległości 2 cm od niego za pomocą suszarki. Po tym czasie nastąpi efekt pienienia. Myślałam, że to od razu będzie widać, a tu trzeba jednak odczekać te 30 minut lub po prostu wysuszyć suszarką. Jest też jakieś ostrzeżenie, nie wkładać farb do ust, nie jest prawdopodobieństwo zatrucia, wszystkie materiały artystyczne, takie jak farby, kleje, markery i tym podobne, mogą pozostawiać plamy. Zawsze chroń ubrania, meble i inne przedmioty przed zabrudzeniem. Używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej, zachowaj opakowanie na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje. Po zakończeniu użytkowania umyj ręce, chroń produkt przed wyschnięciem, pamiętaj o nałożeniu zatyczki, produkt nie jest zabawką. Tu mamy też przykładową pracę wykorzystania tych farbek. Chyba w takie coś dzisiaj nie pójdziemy, ale no, możemy zobaczyć, jak to wygląda, więc otwieram. Akurat otwarcie tutaj jest bardzo łatwe, po prostu trzeba tak zrobić. I mamy od razu farby wszystkie dostępne, więc wyjmuję. O, one są chyba dość mocno ciężkie. Najlepsze jest to, że jak widzicie, nie mają one żadnej etykietki, nic napisane, są po prostu tak zrobione. Troszkę głupio, no bo rzeczywiście, jak nam się zgubi to opakowanie, to później nie będziemy pamiętać, do czego one służą, co to w ogóle są za farby. Na tym opakowaniu akurat nie ma zbyt dużo informacji, więc myślę, że każą nam je zachować tylko dlatego, żeby wiedzieć po prostu, co to są za farby i później nie głowić się, czy one... co, po prostu do czego one są. Także weźmy może tę różową farbkę, no i odkręćmy. Co to w ogóle będzie? Okej, ma taki dozownik, jak do ciasta się kremy właśnie nakłada. O, i już od razu można wyjąć, jak widzicie, więc na razie nie będę tego robić, bo za chwilę będziemy sprawdzać. Także nie ma tutaj żadnej zatyczki, nic. No i jakie kolorki tutaj mamy? Takie dość podstawowe. Jest żółty, jest czerwony, jest niebieski. Również fajnie, że brązowy. Nie ma tutaj szarego, a szkoda. Może ten będzie można sobie zmieszać? Ciekawe właśnie, czy można je mieszać ze sobą, czy dadzą taki sam efekt jak w oryginalnych kolorach, czy raczej trzeba tego unikać, możemy to później sprawdzić. Także wszystkie potrzebne kolory są tutaj, bardzo podoba mi się ten zielony i ten żółty jest, no, totalnie letni. Ciekawa jestem, jaki dokładnie efekt będzie, kiedy poczekamy, aż to wyschnie, czy to naprawdę będzie pianka, czy jakaś imitacja, czy może coś totalnie innego. Z tego co widzę, to producent niestety nie napisał nam, jak ich używać, jakiego papieru i czy je również rozwadniać. Mam tutaj pędzel i zobaczymy na jednym z bloków, jak w ogóle będzie się nakładać. Wezmę może ten ładny turkusowy kolorek. A, bo w sumie to można chyba tak nałożyć. Ciekawa jestem, czy trzeba to nakładać po prostu takie wypukłe, żeby była pianka, czy można to przychlasnąć. Nałożyłam w taki i w taki sposób. Zobaczymy później, jak będzie wyglądać ta pianka. Może też troszkę mniej, jeżeli się by dało. W ogóle farby są takiej dziwnej konsystencji. Lekko rzadkiej, trochę takiej jakby klejącej, chociaż pewnie klejące nie są. Chociaż nie dotykałam. Ale poczekajmy ten czas i zobaczymy, czy zrobi się z tego pianka. No dobra, wiecie co? Wysuszyłam tak na szybko nasze farby. Widzicie gdzieś tutaj piankę?
No kurczę, ja nie widzę. Pod każdym kątem wam pokażę, żebyście mogli się dopatrzeć, jeżeli by była. Ale totalnie nie ma pianki. Jestem ciekawa, co nam wyjdzie finalnie, jeżeli... No kurczę, nie wiem. Nie wiem, co mamy o tym na samym początku myśleć. Trochę mnie to zniechęciło. Chyba, że naprawdę po 30 minutach dopiero się pojawi pianka. No... Trzymajcie kciuki, żeby to zadziałało, no bo tak to trochę kicha. No chyba, że macie wy jakiś pomysł, jak to wykorzystać, o ile tego nie zrobię później. I w ogóle patrzcie, tutaj mamy żółwika, tylko że kwadratowego. Po około 2 godzinach nasze próbki wyglądają tak. Czy wy widzicie gdziekolwiek piankę? No jestem troszkę zawiedziona, że nic się tam nie pojawiło, jest po prostu płaska powierzchnia i tyle. Na wypróbowanie tych farbek w dzisiejszym odcinku stworzę 2 takie niezbyt szczegółowe rysunki, aby można było sprawdzić, jak będą się po prostu zachowywały te farby po czasie, który producent nam obiecuje, aby właśnie zrobiła się pianka. Czy to w ogóle wyjdzie? Byłam już sceptycznie nastawiona od samego początku, kiedy nałożyliśmy próbeczki na papier, bo myślałam naprawdę, że będzie to jakiś spektakularny efekt, że naprawdę będzie się to pienić i tak dalej. Kiedy zobaczyłam je w sklepie, byłam pod wrażeniem, że coś takiego w ogóle istnieje. Zestaw farb piankowych. Powiem wam, że widziałam już na YouTubie, jak niektórzy robili takie farby z pianki do golenia i bardzo fajnie to wyglądało, były takie 3D, więc też myślałam, że może coś takiego uzyskamy. Szkoda, że na opakowaniu nie jest napisana żadna instrukcja, jak tego używać i jak to powinno dokładnie wyglądać, jaką warstwę nałożyć, czy nałożyć to pędzelkiem, czy właśnie bezpośrednio z dozownika, tak jak ja tutaj robiłam. Bo stwierdziłam, że jednak będzie to chyba najlepsza opcja niż rozmazywanie pędzelkiem po tym, jak nam nic z tego nie wyszło. No cóż, najpierw namalowałam takie kwiatuszki, wykorzystując różowy, fioletowy i 2 odcienie zielonego. Starałam się też jakoś tam je połączyć. Myślę, że dałoby to radę, gdybyśmy na przykład wymieszali sobie gdzieś z boku na palecie te kolory, to na pewno fajny kolorek by nam finalnie wyszedł. No i teraz możecie zobaczyć, jak to wyglądało bezpośrednio po nałożeniu, czyli farba była jeszcze dość mokra, niektóre elementy już tam jakoś zasychały, ale tak to się prezentowało, odbija światło. No i nic, tylko czekać te 30 minut lub po prostu potraktować to suszarką tak, jak nam to producent zalecił. Ja oczywiście poczekałam. I to nie 30 minut, a o wiele dłużej. Patrzyłam też w trakcie, jak to się zachowuje. No i co? Farba nie wygląda jakoś zbytnio interesująco, po prostu wyschła nam na delikatnie matowo, troszeczkę się świeci pod jakimś tam światłem. Nie jest to na pewno 3D. Jedyne, co zrobiła, to pofalowała nam papier, przez co nieciekawie to wygląda. I te zdjęcia, które dzisiaj zobaczycie, zrobiłam po całej nocy schnięcia. Do wykonania drugiej pracy chciałam wykorzystać trochę inne kolory, więc zabrałam się za malowanie, za tworzenie pszczoły. A, no i chciałam wam wspomnieć, że obydwie ilustracje wykonałam na papierze do akwareli, tym, który widzieliście na początku, a jeżeli bylibyście ciekawi, jak się nazywa, to jak zwykle wszystko jest w opisie. Pszczółkę malowało się sympatycznie. Bardzo dobrze nakładają się w sumie te kolory, nawet i z samego dozownika, no ale tutaj jest to samo. Oczekiwałam naprawdę jakiegoś efektu wow, kiedy to wyschnie, a niestety no nie doczekałam się. Dajcie mi koniecznie znać, czy ja coś robię źle, czy powinnam trochę inaczej to zrobić, żeby mieć ten efekt pienienia. Naprawdę uznaję dzisiejszy film jako totalny fail. Jedno z moich największych rozczarowań tego roku. I tutaj tak samo jak przy poprzedniej ilustracji możecie zobaczyć, jak wyglądało po samym nałożeniu. Kolejno po kilku godzinach. Niestety wtedy jeszcze nie wyschło, bo nałożyłam dość grubą warstwę, bo pomyślałam, że może wtedy się będzie pieniło. No i po nocy już totalnie wyschnięte.
No dlatego, jeżeli ktoś zna się na tych farbach z Biedronki, to koniecznie poradźcie mi coś w komentarzach, co powinnam zrobić, żeby to naprawdę wyszło tak, jak obiecuje nam producent. Okej, i w tym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi znać, czy kiedyś też przytrafił się Wam taki fail. Albo może próbowaliście coś robić w niewłaściwy sposób. Może ja właśnie tak robię. Koniecznie przypominam Wam, żebyście mi napisali to w komentarzach. Zapraszam Was też jak zawsze na mojego Instagrama, aby widzieć nowe rysunki, relacje i zdjęcia. Wszystko, co się dzieje u mnie na bieżąco. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa! Voice blowing up my phone. I think he's in love with me. Reminds me of your voice. And even though we both made it.